Bóg powiedział raz, a ja usłyszałam to dwa razy. Bóg powiedział do pierwszych ludzi, którzy byli nieposłuszni Jemu, karą za grzech jest śmierć. To ten sam Bóg. To ten sam Bóg, który z miłości do człowieka wypędził ich z raju po to, ażeby nie żyli w swoim potępieniu wiecznie, przez nieposłuszeństwo swoje czerpiąc z drzewa życia, wzbierając z niego. To Bóg w miłości swojej oddał Jezusa Chrystusa, posłał swojego jedynego Syna do zbawienia nas, aby nas nie uśmiercić, bo tylko na to byliśmy skazani, bo Bóg powiedział, karą za grzech jest śmierć. To słowo jest dalej aktualne. Bóg jest jeden, ten sam i jedyny. To Chrystus Jezus. Tylko w Nim jest nasze zbawienie. Tylko w Nim jest nasze przeznaczenie. To w Nim tylko możesz żyć, osiągać wszystko, bo On jest dla ciebie wsparciem, jest drogą i życiem. Jeśli nie przyjmiesz tego, nie osiągniesz celu, ty pójdziesz do nieba, ale tu będziesz przechodził piekło. Poddaj swoją duszę, zanim zaczniesz iść dalej. Poddaj swoją duszę, umysł, bo nie poddając temu Bożemu Słowu i Jezusowi Chrystusowi, tylko męczysz siebie i nie dajesz Bogu działać w swoim życiu. Najpierw opanuj swoją duszę i ciało, a On da ci zwycięstwo we wszystkim. To jest Bóg. To jest Bóg, to jest miłość, ten sam. Jeden i jedyny, Jahwe, ten, który jest, ten, który był i który wróci w mocy i chwale po swój Kościół, po swoją oblubienicę, ale dziś uświęcaj swą duszę, swój umysł poddawaj, abyś żył tak, jak życie swoje dał za ciebie Jezus, który w tobie zamieszkał. Dziękuję ci, Panie, że żyjesz we mnie, a ja żyję dla ciebie. Tobie chwała, Jezus, za wszystko. Halleluja. Amen.